Witajcie. Ja chciałam wam powiedzieć historię, jak niedawno dostałam nową pracę. Ogólnie już niektórym osobom się z tym dzieliłam, ale jakby chciałam wam przekazać tą informację, bo to było działanie Boże w moim życiu. To wyglądało tak, że w pewnym momencie zastanawiałam się i tak w swoim sercu westchnęłam, że ja nie chcę pracować w tym miejscu, w którym aktualnie byłam. I tak sobie myślałam, Boże, co ja bym chciała robić? I tak pomyślałam sobie w sercu, że ja kocham się dziećmi zajmować. I tak chciałam po prostu w swoim sercu dalej to kontynuować. I zaczęłam szukać na internecie, wiecie, tam studia i tak dalej. Jak zobaczyłam, ile co kosztuje, to zdecydowałam, że jednak odłożę to na przyszłość. I tak sobie po prostu westchnęłam i stwierdziłam, dobra, no to trudno, to będę pracować tu, gdzie jestem. No i w którąś niedzielę podeszła do mnie Jola Fryc i mi powiedziała o takiej pracy, którą, czy znam jakąś osobę, która by mogła się zajmować dziećmi, która jest nauczycielem. Ogólnie znam dużo takich osób. Zresztą też się obracałam w takich kręgach, ale głównie w Cieszynie, więc tutaj nikogo nie znałam. No i mówię, że nie znam, ale ona mi podała wszystkie szczegóły dotyczące tej pracy. Podała mi też numer telefonu. No i tak wróciłam z tymi informacjami do domu i się zastanawiam, co dalej. No i tak po pewnym namyśle zdecydowałam, że sama spróbuję. I pojechałam na rozmowę w sprawie pracy. Nie miałam CV, nic. Wiecie, tak po prostu z marszu. Z dnia na dzień się umówiłam na rozmowę, z dnia na dzień pojechałam jeszcze za Warszawę, kawałek właśnie do Otwocka. No i tak siedzę sobie z tą panią i ona mówi, co dla pani w życiu jest najważniejsze? I ja mówię, Jezus Chrystus. A ona, a coś bardziej przyziemnego? No i wiecie, zestawienie tego, że ja się przyznałam do Jezusa Chrystusa jako mojego Pana i Zbawiciela, spowodowało to, że po pewnym czasie ta pani się do mnie odezwała i zaproponowała mi pracę u nich. I mam pracę na 5 godzin, od poniedziałku do piątku, mniej więcej takiej kwocie, jaką wcześniej otrzymywałam, ale dla mnie to jest ogromne odciążenie, bo przedtem pracowałam 8 do 12 godzin nawet, więc to było dla mnie takie mocno przytłaczające. A teraz robię to, co kocham, to, co chcę robić. I wiecie co, ja nie mam wykształcenia pedagogicznego, a dostałam tą pracę. Były osoby, które miały to wykształcenie i nie dostały tej pracy. Ona wybrała mnie i dała mi szansę. I ja się bardzo cieszę, że Bóg dał mi tą szansę i dał mi możliwość właśnie tam pracować, bo jestem tam szczęśliwa. I jeszcze chciałam wam powiedzieć, że oprócz tego szukałam oczywiście jeszcze mieszkania. No i też nie wiedziałam za bardzo, jak to wszystko pogodzić, bo chciałam jakby mieć pracę w miejscu, gdzie będę mieszkać, tak? Żeby było blisko. No i ta pani dyrektor zdecydowała, że uruchomi swoje znajomości i po pewnym czasie otrzymałam mieszkanie, które mogę teraz wynajmować. Jest naprawdę niesamowite, jest śliczne. Ma dwa pokoje i jest tam łazienka, przechodnia, kuchnia, śliczne, jest naprawdę 55 metrów. I płacę za to tyle, ile sobie postanowiłam w swoim sercu. Więc naprawdę to jest Boży cud. Dziękuję Bogu też za to. I jeszcze wam chciałam powiedzieć jedną historię. Ostatnio była taka sytuacja, że na grupie rozmawiałam na temat moich urodzin, że ja po prostu kiedyś, jak miałam 18 lat, zaprosiłam dużo ludzi do siebie i przyszła tylko jedna osoba. No i tak jakoś w moim sercu strasznie się zrobiło przykro i smutno. Zresztą mam siostrę bliźniaczkę, więc razem jakby w trójkę świętowałyśmy te urodziny, bo jeszcze przyszła nasza kuzynka przyszywana. No i tak spędziliśmy ten czas. I po jakimś czasie właśnie tutaj na grupie powiedziałam to, no i Norbert powiedział, no to zrobimy grupę u ciebie. No i ostatnio była u mnie tydzień temu, nie tam wtorek, tylko tydzień temu u mnie była grupa domowa i przyszło 18 osób. I to było niesamowite wydarzenie i w moim sercu naprawdę była taka ogromna radość. Nie umiałam się tak naprawdę z tym
gdzieś tam ukryć, bo to było wszystko widoczne, ale naprawdę strasznie się cieszyłam, że przyszło tyle osób i następnym razem, jak będę miała urodziny, to już nie będę się chować, tylko po prostu was zaproszę.